tutaj razem z całym zespołem. W tej chwili głos speakera potęguje napięcie. I ruszył film na wielkim ekranie. Statek kosmiczny, który w tej chwili przygotowuje się do startu. Cel podróży, Warszawa, Polska. A ja spoglądam przez lorneczkę na scenę. Tam jeszcze nie ma Michaela. Tam stoją tylko jego muzycy, stoi tylko ochrona. Na razie zrobiło się wśród tłumu nieco spokojniej, ale tu wyczuwam takie drżenie serc. Zaniepokojenie, już nikt nie rozmawia. Ruszył statek kosmiczny, ruszył w stronę Polski, w stronę Warszawy. Mknie w tej chwili jakby kolejką po takim po szynach w wesołym miasteczku i w tej chwili nabiera gigantycznej prędkości na wielkich telewimach. Obraz jakby z wesołego miasteczka, ale to wszystko wygląda, jest piękna animacja komputerowa. Gigantyczne brzmienie, wspaniałe głośniki rozbrzmiewają teraz tysiącem watów w kierunku osiedli mieszkaniowych się dzieli. Słyszycie, co się dzieje? I zaczęło grać. Zaczęło drgać także publiczność. Zaczęły podskakiwać w górę tysiące głów. Wysunęły się jeszcze raz te dłonie. Ruszyły do tańca nogi. Zapłonęły wszelkiego rodzaju światełka, wszelkiego rodzaju świecące serpentyny, które tutaj przed wejściem rozdawano. I w tej chwili pojazd powoli zbliża się do finału. Minął Sfinksa. W tej chwili w jakiejś dziwnej budowli. To kaplica Sykstyńska, tak. Wspaniała animacja komputerowa. On będzie teraz podróżował przez cały świat dookoła globu, aż trafi tutaj, do Warszawy, nad lotnisko Bemowo. Oglądamy wspaniałe freski. A teraz przez strop! Wprost przez morze ognia, tysiące pochodni i wprost pędzimy na te pochodnie z gigantyczną prędkością. Ile jest tych pochodni teraz prosto przez ogień i już jesteśmy wprost pośród zdjęć tysiąca. Młody Jackson, 7-9-letni. Gdzieś wśród chmur, gdzieś nad obłokami, wspaniała animacja komputerowa. Ten głos Nickera powtarza, że Michael jest coraz bliżej i znowu zmiana. I teraz wirujemy razem z całym globem, razem z całym wszechświatem. Wirujemy razem z całą Warszawą, z całą Polską. I jest ten tłum. Gdzieś w oddali, zbliża się coraz bardziej. Nie, to pustynia, przelatuje w tej chwili nad pustynią. Olbrzymia klepsydra. I znowu morze ognia. I teraz ciszej, i teraz co się stanie? Nikt już nie wie, co się stanie, wszyscy zamarli, jakby przytłoczyło nas to, co zobaczyliśmy. I teraz na szczycie wieży. Zbliżamy się do sylwetki. Czy to już on? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, to fragmenty z niego dawnych koncertów. Nadal jedziemy, nadal trwa ta gigantyczna podróż przez lata, przez kontynenty, przez jakieś planety, przez przestrzenie. Wciąż pędzimy z zawrotną prędkością w nieznanym kierunku, gdzie tak naprawdę nikt z tego nie wie. Pokazują się twarze, z którymi Michael się spotkał w swoim życiu. W różnym swoim wieku, nie wiem, czy zauważyłeś, był taki 7-latek, był 18, był także dorosły Michael, był prezydent Stanów Zjednoczonych. To sprawiło takie wrażenie, jakby podróżował po świecie i przypomniał swoją dotychczasową historię. A teraz z punktu widzenia pilota, jakby w olbrzymim rollercoasterze, pędzimy coraz szybciej. Tak, manetka gazu poszła do siebie, co oznacza, że przyspieszamy. Już jesteśmy coraz bliżej, czy to już Warszawa, czy to już widać Warszawę? Nie, chyba jeszcze nie, to jest w tej chwili znowu jakaś pustynia, a teraz przebijam się przez gigantyczną ścianę. Jeszcze raz dziś, jeszcze raz chmury, jeszcze raz ogniste niebo, jeszcze raz zawrotna prędkość i teraz jakby pustynia z kryształu, tak, pustynia kryształowa. Jeszcze raz w dół, jeszcze raz w górę. I jest, gdzieś w oddali, jest, przez chwilę mignął tłum, to już chyba był tłum na stadionie. Cały czas trwa ten spektakl, cały czas migają światła, cały czas strzelają reflektory, nie tylko reflektory. Tysiące migających światełek rozbłysło się w tej chwili nad sceną i chmura dymu spobiła tych, którzy stoją najbliżej. I widzisz ten statek kosmiczny, wylądował się z tej sceny? Statek kosmiczny. Za chwilę otworzą się drzwi. On tu już jest. I oni to wiedzą. Jak wieść gminna niesie, powinien pokazać się w prawdziwym kostiumie astronauty, bo przecież ta inscenizacja dokładnie tak została przygotowana, wyreżyserowana do ostatniego momentu. Jeszcze raz snopy iskier, jeszcze raz. Jest! Drzwi!
Nie rusza się. Zamarł. Tak jak kosmita z innej planety. W srebrzystym kombinezonie w tej chwili patrzy na Warszawę, patrzy na 100-tysięczny tłum i nie wykonuje żadnego ruchu. W lekkim rozkroku, lewe ramię opuszczone w górę, prawe zgięte i w tej chwili przytrzymuje się pojazdu kosmicznego. To jest taka biała kapsuła ze srebrnymi ścianami. Spojrzał w tej chwili pod nogi. Rzucił okiem raz jeszcze w kierunku tłumu, a ten tłum wyje. Ręka do przodu, dwie ręce. Zaparł jakby się teraz. Upyt. I zobaczymy, kiedy zrobi pierwszy krok. Ja patrzę przez lornetkę, widać go znakomicie. Piękne, białe światło w środku tej konstrukcji, a na zewnątrz błękitne niebo. Jakby inscenizowało planetę. Kanciaste ruchy, ruchy robota. Ruszył, wychodzi. Skoczył na scenę. Ale to jeszcze nie początek. Jeszcze nie początek, w tej chwili chowa się pojazd kosmiczny, znika pod sceną, a Michael ciągle w tym swoim kombinezonie, w tym klimatyzowanym kombinezonie, tak jak zapowiadali ci wszyscy, którzy znali te koncerty, którzy to kiedykolwiek widzieli, którzy mieli to szczęście, że oglądali już ten show. Jeszcze czeka, jeszcze ciemności spowijają resztę sceny, a tylko srebrzysty kombinezon podświetlony światłem wyciągnął w tej chwili lewą dłoń w kierunku, w naszym kierunku, dokładnie w kierunku naszego wozu satelitarnego. W tej chwili się odwrócił. I chyba będzie zaczynał. Powoli coś zrzucił z siebie. Ruszają światła. Tak, to jest początek utworu Scream. Michael Jackson w Warszawie. Zdjął hełm, ale jeszcze odwrócony w tej chwili patrzy tylko perkusji i odwrócił się do tłumu. Panie i panowie, Michael Jackson w Warszawie. Zaczynamy! Zaczynamy to największe wydarzenie muzyczne ostatnich 10 lat. Ponad 100 tysięcy ludzi na stadionie w Bemowie rozpoczyna zabawę wraz z Michaelem Jacksonem.
Thank you.